Hej, już witajcie, jestem Maksia, to jest kolejny odcinek z Far Cry 3. W tej chwili jedziemy sobie do Baka na ciąg dalszy misji, którą zaczęliśmy chyba w ostatnim odcinku, czy przedostatnim, nie wiem. Ale jest to dość długa misja odzyskania tego noża, zanim dostaniemy jednego z naszych przyjaciół, którego Bak niestety wykupił jako swojego niewolnika. No, czarny, teraz nie, tylko tak... Ajajaj, dobra, idziemy. You fucker, you took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith just cries all the time now. Actually, he's become a bit of a drag. Just shut up. No. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He, with his treasure ships, out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, ooh, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jays, very astute. Well, the treasure, nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. And Lin Kong, our fuckers know where to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Chin up. Good luck. Okej, okay, czyli nikt tego nie znalazł, przekopali całą plażę i tu wszystko i nie znaleźli, ale oczywiście ja znajdę, tak, dobra, to idziemy. Ja coś mi się tak zdaje, że on to nas tu wrabia, on tu już czeka na nas. To jest jakiś taki ciąg, żeby nas zabić, zlikwidować, ale im nie wychodzi, ponieważ my wszystkich zabijamy. I tu na górze będą przecież przeciwnicy i to jest tak, wiesz, nikogo nie ma przed, tylko on stoi, się czai, zaprasza nas do środka, a tam będzie pełno przeciwników. I'm in a cave-in waiting to happen. Filmik jest. Mi się sterowanie cały czas myśli, myli, wam powiem. Idziemy, koteczku. Tu już nikt nie podejdzie raczej. Z eliminacji od razu zbieramy. Jeden był, jak myślicie? Jeden, na szczęście. Przeszukaj ciało. Czy coś mamy tutaj ciekawego? Nic nie ma. Dobra, skradajmy się po cichu. Bez przypału. Widzę, że już tu mamy koktajla. Chciałem mu kostę wstawić, ale tamten się tak krzywo patrzy i chyba mnie obczają, tak mi się zdaje. Tam się popatrzy. Interesting, mówisz? Ten wraca tu. Jak oni by wszyscy się koło siebie ustawili, to bym wszystkich na jedną eliminację ściągnął. Od A do Z. W sumie teraz tu i tu, kurde, no, już się ruszyli. Jakoś to fajnie rozplanować, tak żeby... O. Nikt nas nie widział. Zarypiść. Dobra, tu cię już nie zobaczą, dzieciak. Czemu mi podwójna eliminacja nie podziałała? Ale gówno. Trzymałem WF i gówno się stało.
Tu mam coś znowu popchać. O! Ktoś jeszcze tam przeżył? Mnie tu nie ma. Okej, czysto. Nie, tu się nie X-em, cholera, z Battlefielda mi się jebie. Muszę Battlefieldzie zmienić, bo się, cholera, wszystko wali, no. To coś myślę, że nieraz przez to umrę. Zamiast kucnąć, to będę X klikał. Aha, tak BTW wam pokażę, że posterunki te dwa ostatnio odbiłem. Ten gdzieś tutaj i tutaj był. Tak więc cała pierwsza wyspa jest nasza. Tak to nazywam, wyspa. Wyspa, część gry, no. Połowa świata jest odkryta, o tak prędzej mogę powiedzieć. Ale dalej nie możemy przepłynąć na tą drugą wyspę, bo mamy odliczanie 5 sekund i nas zabija. Tak więc niestety, bo już próbowałem. Musiałem sobie zacząć odkrywać ciąg dalszy tego wszystkiego. No ale nie pykło. Oho, snajperzy widzę. Weź laser, odrzuć w inną stronę, kolego. Cholera, jakieś kamienie mnie tu. Okej. Tylko dwóch snajperów do... Dobra. Mimo to i tak sobie przepniemy to i powoli się za tym udajemy. Bo coś mi się wierzy, że nie chcę, że to był koniec. O kur... Nie, zaznaczmy sobie ich najpierw. Okej. Teraz tak, tamtego zdejmiemy, ten się nie powinien skapnąć, nie? Okej, okay. Wow. Przypał gdzie? Pal się, kurwa. No nie, ostatni pocisk, ja tego nienawidzę. O. Dobra, wywalił się, czyli zdechł. Nie, bo przypał by mi narobił, o to chodziło, nie? Tam, jakby czysto, dobra, lecimy tam. A, to jest ten uzbrojony. Biegnij, debil. Reloaduj sobie to. Czy go zabiłem już? A, nawet ich zabiłem. Nie jednego, tylko wszystkich. A tak mówię, kurde, dwa pociski dostał już w heada, to powinien umrzeć. Patrz, co to ten uzbrojony. No to się przejechałem. Ale idziemy oczywiście przeszukać tutaj ten teren. Proszę, gruby, może coś będzie miał pierwszy raz? Okulary przeciwsłoneczne. No, na taki ryj to byś musiał mieć normalnie, nie wiem. Lupy, kurwa, przyklejone. Zreloaduj, kama. O, darmowe ammo. Patrz. Tu już mam. Darmowe ammo zawsze w cenie. Czekajcie, bo tu tego snajpera zdjąłem. A gdzie mam iść w ogóle? Mam iść tam, tak? Oj. Będzie przypał. A ja mam przecież ten. Chodźcie tu. Czekajcie zaraz.
Dobra, wracamy z serca, to. Wow. No nie. Dwóch załatwiłem. A trzeci będzie tak, dobra. Cholera. I teraz nie ogarnąłem. Biłem od razu. Wow, wow, wow. Nie, 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 tam są typy. Stój, skąd oni, kurwa? Się namnożyły, chuj. Aha, nie mam już tych, zajebiście. Chciałem ich poprzeszukiwać i mi nie pykł. O, snajperzy. Ja pierdolę, co chwilę wbijają się. Na chatę, kurwa, tu domofony, chuje muje. Oj, oni się tu zbliżają. Tak? Czy nie? Aha, złapał mnie i tak. Okej, wszyscy zdjęci mamy czas, żeby poprzeszukiwać. Kamizelka nam się kończy pomału. Szkoda, że w ogóle kamizelki nie są pochowane tak po prostu na mapie. To było epickie. O, amunicja znowu. Proszę bardzo. I w ogóle wiecie, co możemy zrobić? To już zauważyłem wcześniej. U, nie pykło. Myślałem, że się całe zawali. Też szukam ciała. Skrzyneczka. Lecimy. O, znowu te drzwi do kompasu. Las. Wąż będzie, wąż. Coś gorszego. W sumie z tego mógłbym postrzelać, dawno nie strzelałem. Ale oprawimy, później się sprzeda to. No seriously. Dead end. Węże gdzieś tu będą. Nie ma? Boję się tu, ale... O, o, pewnie spadnę w dół, co? A, bo coś na mnie spadnie. O, a. A poczekajcie, tu się przecież pootwierały te... Tu coś pewnie będzie. Jakieś znajdźki, wiedziałem. I tam się też otworzyło. Wow, dwa te same itemki. Normalnie nie wierzę w życie. I tutaj jeszcze. A tu jest jako jedyne rozwalone. Przypadek nie sądzę. Dobra, idziemy tam, gdzie mamy iść. No, chciałem zrobić się cały czas. Dobra, myślałem, że to wąż znowu. A tu się okazał większy wąż z nogami. Hehe, też, no w sumie też taki wąż, tylko z nogami, nie? Czy tam jest człowiek?
Nie, to je waram. Widzę, że tu parkour nas będzie czekał. O, chyba jednak nie. Nie pykło. Ja wiem, że tam przeskoczę, to mówię od razu, lecę, co się będę. Coś mi nie pykło, dobra, jeszcze raz replay. Aha, tu ten jeszcze żyje, dobra, jebać się, nie mam czasu. Chcę zrobić się tego questa. To tak miało być. To nie ja byłem Ewą. O Jezus. Tego już nie widziałem. Czy ten wąż nadal żyje? Nie. Tu coś będzie. Ja to czuję w gaciach. Nie, dobra, jednak nie. Lecimy. I tak pewnie tutaj tego noża nie znajdziemy, co coś przy opnącza, czy to liny. No mi się też nie podoba. No, winda z bambusa i z linek? Nie, to dobrze nie wróży. O, ziom. O, fuck, ja nie lubię takiej jaskini. Tu jeszcze jakieś chińskie domki, ty patrzcie, te Japońce to nie mają co robić. Tylko się nawet już w jaskiniach osiedlają. Budynki w tych budują, no. No i jebie. A my jesteśmy przecież nieśmiertelni, no to warto. Dokładnie. Moc, energia i amfetamina, tak więc nie ma problemu. O! Kości z żelaza można przełamać. O Jezu, znowu te węże, nie? Patrzcie, jaki bager, nie? Znowu dwa razy węża już nie odczaiłem, nie? A nie, to nie w tą stronę, ja jebie, nie? O, jaki fart, widzieliście to w ogóle? Dobra, tu coś będzie, czuję, dużo znajdziek. I dużo dzikich zwierzątek, tetiri, tarantum. O, prawda, co tam, posprzedajemy. Wynrze? Brak. Tu mam to zrobić, ale ja najpierw chcę skrzynki pozbierać. O, proszę bardzo, bo zaraz będę musiał pewnie spierdylać i nie zdążę tego pozbierać. Tam jest jakieś wejście w ogóle. Nie, teraz mi nie pozwoli chyba wejść. Dobra, dajemy to. A, to jest jakaś ten. O, kolejna część? Znowu na czas, kurwa. No nie, no genialnie. O, trzymam chuja chyba. No tak myślałem już. Straty tatu. I tak mnie żaden kamień uleczy. Nie jebnie, bo jestem najlepszym na świecie koksem, kurwa. Bitch, please. Ale realistycznie te skały spadają, to ja nie wierzę. Go, Power Rangers. I ten będzie czekał. No stuwa. No stuwa po prostu, nie? On się chyba boi też tam wchodzić. Nie. Nie boi się i chce nas zrobić. O kurwa, bo. Stay away from me. Are you calling the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and slip Keith open from Captain Chip. Wait! Hold on. What's that, mate? You're calling the shots. Hector, good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get Keith. Co za pizduś.
Any close to finding me knife yet? Hmm? Almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Nawet wie, co znajdziemy tutaj, nie? Jaki chuj. I'll start off then, shall I? Keep safe. Tak, ja spadam czekać tam, gdzie zaraz przyjdziesz, kurwa. No jebany typ, no. Tutaj strzelam, że będzie jakiś przedmiot kultu ukryty. Tam już jest jakaś jaskinia czy coś. Idę tam zobaczyć. Dużo czerwonych kwiatków, jak one się nazywają. Imbir. Tu niestety tylko mamy podstawowe jakieś te skrzyneczki, nic więcej. A może coś pod wodą by było, co? Nie chce mi się pływać. Dobra, gdzie my jesteśmy? Gdzie mamy iść? Gdzie my jesteśmy? Idzie teraz? Teraz tam jest bug. Bug up. Dobra, tepamy się tu, jedziemy na kolejną misję fabularną. Tirlum, tirlum, motherfucker. Ekran postępu. No właśnie, posprzedajemy, bo trochę nazbieraliśmy tego syfu. No, nawet trochę, dużo. I kamizelkę musimy kupić. Okej, okay, teraz te waranie skóry chcę posprzedawać, bo to jest niezbędne. To tylko ja na hajs leciałem, to wiecie. Tu jeszcze mamy dwa warany. Tepnął się na koniec i mamy 5,5 kafla, dobra. Amunicję możemy uzupełnić, zapasy. No i jest klasa, tylko jeszcze mówię, chcę sobie kamizeleczkę. I klasa. No i mamy 5000. Zanim ogarniemy resztę hajsu do 6 kafli, to jeszcze trochę czasu mamy. Dobra, no to się udamy tam. Może w końcu się shotgunem pobawimy, co? Zmienimy niedługo tą broń jedną, wiecie? Bo już mam tyle hajsu, że można się pobawić. Kurwa, jakieś traktory przed blokiem jadą, sorry za to. Armia traktorów, kurwa, czy crossów, nie wiem, nie słyszę zbytnio, bo mam słuchawki tutaj z kumpa i taki wał. Nawet nie wiem, od czego to dowzorować, wat? Dobra, myślę, że tędy dojedziemy, w ogóle jakieś places tle lecą. O, a czemu tu nie mam w ogóle mapy? Co jest, kurwa? A tu zapis mam. A nie, dobra, jest już. Dobra, jakoś tutaj powinniśmy chyba dojechać. Tak mi się zdaje. Zobaczymy, jedziemy tą drogą na razie. Albo. No, pojadę sobie tu. Kurwa, zjebałem trochę. No jest gdzieś tam w środku. Tu może jakoś... Kurde, już dzisiaj chyba z dwóch cywili zabiłem jednego poza nagraniem, jak odbijałem te posterunki. Patrzę, jakiś koleś idzie tam daleko, daleko. A mówię, a zdejmę sobie go. Patrzę, je mnie zabijali z cywilów, nie? Mówię, kurwa, no nie. Sirius, kurwa, Sli. No ja jebę, nie? No ja jebę, nie chuj, tepam się jeszcze raz, kurwa, nie? Zjebałem na 100%, nie? Tak zjebać tylko ja potrafię, nie? Kurwa, tam prosta droga była, chuj, na okrężą pojedziemy, za 15 lat dojedziemy i chuj. Jeszcze po kamieniach będziemy jeździć, kurwa, szybko, weź i wychodź stąd, bo zaraz się rozwalę chyba. O Boże! Tam jeszcze jakaś skrzynka nieodkryta w dupie, to mam na razie. No i auto wywiozłem w pizdu i teraz na pieszo będę. Gdzieś tu słyszę samochód. Bo oczywiście ja ich mogę wyprosić z samochodu i powiedzieć chuj, dawaj mi to jest mój, nie? A oni się posłuchają wtedy. Dobra, z tłumy tam kurwa dobiegnę. I ja jebix, nie? I tam za kolejny odcinek. O, rany, rany. Na razie nic nie dowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o misje główne. A tu coś jest. Patrzcie. Fetysz pająka. Dobra. O, jeszcze tu mamy ten. Zieloną możemy sobie wziąć. Maranta, proszę bardzo. W sumie teraz apteczek tak nie używam, bo częściej kupuję kamizelki. Bo mam teraz hajs, stać mnie na to.
W sumie szkoda, jakbym wiedział, to od początku bym kupował, aczkolwiek na początku $200 to była naprawdę fajna, duża kwota tak naprawdę. Tu mam jakiś wyścig, ale mi się ścigać na razie nie chce. Kiedyś może się pobawię, tu w ogóle coś jest, czekajcie. Skrzynka jakaś, to tutaj. Okej, okay, dobra. Jesteśmy już obok, to już nie będę nic kombinował. No i on oczywiście tutaj będzie, co? No stuwa. No znaczy, no już jest na mapie nawet zaznaczone, że tam bug stoi, nie? No ale dobra. I co, kurwa, tu naprawdę nie ma ścieżek? Ja mam się bawić kamieniami? No. Już myślałem. Tu coś mam nieodkryte. Czy wszystko już tu wziąłem kiedyś? No mam nadzieję, że tak. Oczywiście, wszystko przeczyszczone. Zbliżamy się do celu. Jesteśmy już u obok. No i ciekawe, co teraz. Mam już cały ten amulet, kompas złożony. Wszystkie części mamy. Tu bug się, kurwa, opala. Ale tu już będziemy w kolejnym odcinku. Tak więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.